Poprzedni zarząd województwa, na którego czele stał pan marszałek Wojciech Saługa, przygotował program Jessica, tutaj łącznie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, czyli program Jessica, który zapewniał w dużej mierze finansowanie różnego rodzaju projektów. Moja skromna osoba, kiedy objąłem tą funkcję 3 lata temu, kontynuowaliśmy te działania. Nowy zarząd województwa, nowa koalicja rządząca w sejmiku, ale z drugiej strony stare sprawy, które wymagają dzisiaj podkreślenia. Ale ja się dzisiaj cieszę, ponieważ jest podpisanie umowy na pierwszy etap kanału regatowego, ponad 17 milionów złotych i te 17 milionów złotych jest w całości Jessica, nie z budżetu województwa. 24 marca 2018 roku, to pamiętam tą datę, stałem ze swoimi współpracownikami w Parku Śląskim i mówiłem, że to najważniejsza przestrzeń publiczna w województwie śląskim i my wtedy zdecydowaliśmy się przywrócić jej dawny blask. Wtedy 200 milionów Jessica plus środki europejskie, kwota ponad 280 milionów i ponad 20 różnorakich projektów, programów, które chcieliśmy w tym parku realizować. Jednym z nich jest ten kanał regatowy. Wtedy puszczaliśmy film, taką wstępną wizualizację, bo kanał regatowy to centrum parku, najważniejsze jego miejsce. Tu widać ta woda, ta wyspa, te moski dzisiaj otoczone biało-czerwoną taśmą i niedostępne dla społeczeństwa. Bardzo dziękuję, panie marszałku, że to, co pan powiedział, że zdecydował się pan kontynuować ten program, że rozwinął pan ten program, mówię o rewitalizacji i inwestycjach w Parku Śląskim. Zakończenie pierwszego etapu, czyli remont kanału regatowego w formie nabrzeży, wyspy, mostków, bo to mniej więcej o tym mówimy przy okazji pierwszego etapu. Plan jest, żeby zakończyć to w około rok czasu, czyli na przełomie przyszłego roku, tego roku i przyszłego powinniśmy mieć zakończony pierwszy etap. Jednocześnie jesteśmy w trakcie przygotowywania koncepcji otoczenia kanału. Do końca roku chcemy przygotować przetarg po to, żeby wykonawca otoczenia wszedł od razu po zakończeniu pierwszego etapu, więc liczymy, że to jest półtorej roku, dwa lata od dnia dzisiejszego, kiedy będzie można przechadzać się to sercem parku, tak? Czyli nowym kanałem regatowym.